Cześć, witajcie. Bardzo długo się nie widzieliśmy, ale tak to jest na przełomie roku. Często ten przełom roku jest bardzo owocny w różnego rodzaju wydarzenia, zarówno prywatne, jak i zawodowe, i nie zawsze znajdujemy czas na własne przyjemności, a kanał YouTube'owy i filmy, które kręcę, to jest ten element mojego życia, który sprawia mi przyjemność i który robię dla przyjemności. No teoretycznie powinno się jak najwięcej tych przyjemności w życiu sobie przetwarzać, ale nie zawsze jest to możliwe. Tak czy inaczej, nie zapomniałem. Jestem cały czas na stanowisku i wracam z nowym rokiem. Co prawda trochę późno, bo to już druga połowa stycznia, ale lepiej późno niż wcale. Dzisiaj chcę Was zaprosić na lekcję, która będzie dotyczyła narzędzia, w zasadzie dwóch narzędzi, które są ze sobą dość ściśle powiązane. Narzędzia histogram. Na początku wprowadzę w paru słowach do całego zagadnienia histogramu i opowiem, co to takiego ten histogram, jak go czytać i skąd się w ogóle wziął pomysł na coś takiego. No a potem poopowiadam trochę, jak możemy wpływać na ten histogram i w jaki sposób możemy pewne rzeczy regulować za pomocą narzędzia poziomy. Więc dzisiaj kolejna lekcja kursu Capture One, histogram i poziomy. Zapraszam. Omówienie zagadnienia związanego z histogramem, zanim przejdziemy do narzędzia histogram w programie Capture One, chciałbym rozpocząć od wyjaśnienia, skąd się bierze i jak należy czytać w ogóle sam histogram w kontekście fotografii. Oczywiście to wyjaśnienie jest dla tych, którzy jeszcze z histogramem nie mieli do czynienia albo nie do końca rozumieją histogram. No więc wyobraźmy sobie taki prostokąt. W tym wypadku jest to prostokąt podzielony na mniejsze prostokąciki o, można powiedzieć, rozmiarach 9 na 9 i są one w różny sposób zabarwione. Zabarwione różnego rodzaju odcieniami szarości. Na razie kolory zostawmy sobie w spokoju. Od całkiem czarnego do całkiem białego. No i pomiędzy tymi dwoma skrajnymi poziomami jest kilka innych odcieni szarości. Tak naprawdę wszystkich tych rodzajów od białego do czarnego rodzajów szarości jest 7. Skrajnie mamy czarny i po drugiej stronie biały. Gdybyśmy to uszeregowali w kolejności od najciemniejszego do najjaśniejszego, no to mamy taki rząd 7 prostokątów, a gdybyśmy teraz z całej tej naszej dużej prostokątnej planszy zliczyli, ile jest poszczególnych odcieni szarości, ile jest poszczególnych prostokątów w tych odcieniach szarości, no to będziemy mieli odpowiednio 10 całkiem czarnych, po drugiej stronie 14 całkowicie białych, a pomiędzy tym 16, 12, 8, 2 i 19 różnych odcieni, jedne ciemniejsze, drugie jaśniejsze. No i taki układ zliczenia tych wszystkich prostokątów możemy przedstawić za pomocą takiego graficznego układu. Ten graficzny układ pokazuje nam właśnie, ile mamy na całej naszej planszy poszczególnych małych prostokącików w poszczególnych odcieniach szarości. Ale oczywiście taki układ jest mniej wygodny do czytania i gdybyśmy go zastąpili zwykłym wykresem, no to możemy wtedy dokładnie zaobserwować, jak wygląda rozkład poszczególnych odcieni szarości, począwszy od całkiem czarnego do całkiem białego, właśnie na takim wykresie w stosunku do tej naszej planszy z tymi prostokątami.
No gdy teraz wymienimy tą planszę na nieco inaczej rozłożoną, czyli taką, gdzie mamy więcej jaśniejszych prostokątów, a dużo mniej ciemniejszych, jak zobaczymy sobie, to całkiem czarny jest tylko jeden, natomiast aż 31 jest całkiem białych i generalnie tych jaśniejszych jest zdecydowanie więcej. I gdybyśmy teraz to chcieli przedstawić na takim samym wykresie, to zobaczmy, że ten wykres, który po prawej stronie pokazuje nam ilość tych jasnych prostokątów w tej naszej planszy, no jest całkiem przesunięty właśnie w prawą stronę, a po lewej stronie, tam gdzie mamy te ciemne barwy, te ciemne odcienie szarości łącznie z czarnym, mamy bardzo płaściutki ten wykres, czyli widzimy wyraźnie, że przesunięty jest on właśnie w prawą stronę, w stronę tych jasnych barw, jasnych kolorów. Jeśli teraz zastąpimy naszą planszę planszą o nieco innym rozkładzie tych małych prostokątów, czyli zobaczymy sobie dla porównania na jednym ekranie również taką planszę, która jest zdecydowanie bardziej ciemna. Widzimy, że mamy jak gdyby odwrotność, bo 33 całkiem czarne małe prostokąty, a tylko 3 całkiem białe, to ten wykres przedstawia się zupełnie inaczej. Pamiętamy, że po lewej stronie wykresu mamy ilości czarnych prostokątów, po prawej stronie wykresu tych jasnych prostokątów. No i zobaczmy, że tych czarnych jest tu zdecydowanie więcej, bo ponad 30, 33, i ten wykres jest bardzo wysoko po lewej stronie, a znowu jest prawie całkiem wypłaszczony po tej prawej stronie, tam gdzie mamy te jasne barwy, jasne kolory. No to dla dopełnienia tego obrazu pokażmy jeszcze pewną pośrednią wartość, czyli trzecią planszę, która będzie miała wyrównane ilości białych, czarnych i pośrednich odcieni szarości. Widzimy, że jest to 13, 11, 12, najmniej jest 10, potem 12, czyli ten rozkład jest dość proporcjonalny. I również ten wykres. Wykres wygląda w zasadzie dość równo. Oczywiście są pewne małe nierówności w tym wykresie, ale można byłoby powiedzieć, że równomiernie są te odcienie szarości umieszczone na naszej planszy i ten wykres jest również mocno uśredniony. W zasadzie, gdybyśmy mieli te same wartości, byłaby to całkiem pozioma linia na tym wykresie. No i teraz, jeżeli te nasze plansze zastąpimy tak naprawdę zdjęciami, na razie koncentrujemy się na odcieniach szarości, więc zdjęcia również są czarno-białe, no to moglibyśmy powiedzieć, że zdjęcie, które ma przeważającą ilość jasnych odcieni, jest mocno, mocno jasne, będzie miało ten wykres właśnie taki, że będzie on z prawej strony bardzo wysoki, natomiast wypłaszczony po stronie ciemnych barw. Po przeciwległej skali mamy czarne elementy obrazu i ciemne miejsca na obrazie, bardziej widoczne, więc lewa strona wykresu jest bardzo wysoka, natomiast tam, gdzie ma być jaśniej, jest ten wykres mocno wypłaszczony, co oznacza, że tych jasnych i całkiem białych miejsc na ekranie, na zdjęciu naszym, jest zdecydowanie mniej. No i na środku mamy takie zdjęcie, które jest dość równomiernie, są na nim dość równomiernie rozłożone wszystkie odcienie szarości, począwszy od całkiem białego do całkiem czarnego, i wtedy ten wykres jest taki uśredniony. No i gdybyśmy teraz właśnie chcieli powiedzieć, czym jest histogram, no to właśnie histogram jest takim wykresem, który pokazuje nam rozkład ciemnych i jasnych miejsc na naszym zdjęciu. W przypadku fotografii czarno-białych byłby to taki pojedynczy wykres z jednym
z jednym rozkładem właśnie od całkiem czarnego do całkiem białego. I wtedy wiemy, że jeżeli wykres jest bardzo mocno przesunięty w prawą stronę, to na zdjęciu dominują jasne kolory i możemy zakładać, że zdjęcie jest zbyt jasne i jeśli całkiem białe są obszary na tym zdjęciu, to mówimy, że są tam przepalone fragmenty tego zdjęcia w tych właśnie najbardziej jasnych fragmentach kadru. Jeżeli histogram naszego zdjęcia jest bardzo mocno wysoki po lewej stronie, to oznacza, że mamy zdjęcie niedoświetlone lub te ciemne partie obrazu są całkowicie czarne, nie ma tam zarejestrowanych żadnych szczegółów, jeżeli chodzi o te partie obrazu. No a prawidłowo naświetlony kadr, taki, gdzie mamy dobry rozkład wszystkich odcieni, będzie takim wykresem dość równomiernie rozłożony. Oczywiście są wyjątki, bo niektóre zdjęcia specjalnie fotografujemy, czy specjalnie wykonujemy w takich warunkach, żeby właśnie były albo bardzo ciemne, albo bardzo jasne i nie mówię tutaj wtedy o tego typu sytuacjach, ale generalnie, kiedy fotografujemy i chcemy, żeby od razu wiedzieć, czy zdjęcie jest prawidłowo naświetlone, czy nie ma tam zdjęć wypalonych lub zdjęć całkowicie czarnych, no to wtedy zerkamy na histogram i jeżeli on jest w miarę równo rozłożony, jeżeli nie ma skrajnych, wysokich wartości, to wtedy możemy mówić o tym, że zdjęcie jest prawidłowo naświetlone. Zobaczmy, jak to wygląda w samym oprogramowaniu Capture One. Uruchommy więc nasze oprogramowanie Capture One. No i zobaczmy, jak wyglądają właśnie te kadry, które pokazywałem przed chwilą i ich histogram w oprogramowaniu Capture One. Zobaczmy na początek to zdjęcie, które było mocno rozjaśnione. Widzimy to zdjęcie. No i poszukajmy narzędzia histogram. Oczywiście, jeżeli nie mamy go włączonego w którejś zakładce narzędziowej, to możemy znaleźć narzędzie histogram w menu okno, otwórz narzędzie pływające i tu znajdziemy sobie na pewno narzędzie histogram, ale my mamy tutaj już nasze narzędzie w tym obszarze dopasuj. Jeżeli tu klikniemy, to mamy narzędzie histogram. Jeżeli teraz zobaczymy sobie, jak wygląda histogram dla naszego zdjęcia, no to rzeczywiście zobaczmy, że pod histogramem przede wszystkim mamy wypisane, jaka była wartość czułości ISO na naszym zdjęciu, czyli w aparacie, jaka była ustawiona i z jaką czułością zarejestrowaliśmy to zdjęcie, jaka była wartość ustawionego czasu migawki i jaka była przysłona, jeśli oczywiście to jest możliwe do zarejestrowania, bo czasami przy manualnych szkłach nie zawsze te wartości jesteśmy w stanie wszystkie wyświetlić. No ok, więc mamy to zdjęcie. Zauważcie, że teraz jeżeli ruszam kursorem po obszarze tego zdjęcia, to na histogramie pojawia się taka pomarańczowa kreska, która pokazuje nam miejsce, z którego jest pobierany odczyt do histogramu. Całkiem skrajnie białe miejsca na obrazie są po prawej stronie, ale jeśli najedziemy tutaj na fryzurę naszego modela na tym zdjęciu, to widzimy, że ta pomarańczowa kreska na histogramie przesuwa się bardzo mocno w lewo. Gdybyśmy tu mieli całkiem czarny kolor, byłaby ona skrajnie po lewej stronie. Podobnie tutaj. Czyli widzimy, jak układa się nam histogram dla takiego zdjęcia. Znajdźmy to zdjęcie, które było całkiem ciemne. Może nie całkiem, ale mocno ciemne. Mamy tutaj to zdjęcie i zobaczmy, jak wygląda histogram dla tego zdjęcia. Ten histogram jest mocniej przesunięty w lewą stronę, bo pamiętamy, że po lewej stronie histogramu mamy te ciemne obszary, ciemne fragmenty zdjęcia.
No i rzeczywiście, jeżeli tutaj sobie najeżdżamy kursorem myszy, to widzimy tą pomarańczową kreskę pionową, która pokazuje nam skąd sczytywane są wartości dla histogramu. No jeżeli jesteśmy na jak najbardziej czarnych fragmentach, to rzeczywiście ona kieruje się bardzo mocno w lewą stronę. Ale jeżeli już najedziemy na coś jaśniejszego, no to widzimy, że przesuwa się w prawo. Wykres naszego histogramu, czy nasz histogram na wykresie, widzimy, że od pewnego momentu jest prawie całkiem płaski, czyli widzimy, że na tym naszym zdjęciu nie ma obszarów, które byłyby zbliżone do całkiem białego koloru. No to przejdźmy sobie teraz do tego zdjęcia, które było w miarę pośrednie. No i zobaczmy, nasz wykres wygląda w taki sposób, że ani całkiem skrajne białe obszary nie występują, ani całkiem ciemne, czarne obszary nie występują. Tutaj mamy całkiem płasko, praktycznie zero. Natomiast mamy całą masę tych pośrednich odcieni szarości. No i tu możemy sobie oglądać, ruszając tą myszą, właśnie jak to wygląda, jak się nam tutaj ta pomarańczowa kreska po tym histogramie przesuwa. Teraz na chwilkę wróćmy jeszcze do tych naszych prostokątów podzielonych na mniejsze prostokąciki z różnymi zabarwieniami. Muszę w tym miejscu wyjaśnić jedną niezmiernie ważną kwestię. Na wszystkich trzech tutaj schematach, zarówno pełne czernie, jak i pełne biele, są reprezentowane przez mniejszą lub większą liczbę prostokącików. Na tym pierwszym wykresie mamy tylko jeden, ale jednak całkiem czarny prostokąt i zupełnie sporo, bo 31 tych całkiem białych, i na każdym innym tym diagramie również występują zarówno pełne czarne, jak i całkiem białe prostokąty. W rzeczywistości musimy pamiętać, że zarówno całkowita czerń, jak i całkowita biel to są te obszary na zdjęciach, na których nie rejestrujemy już żadnych szczegółów. Całkowita biel to jest po prostu przepalenie zdjęcia, tam już nic się nie rejestruje, a całkowita czerń w drugą stronę, brak jakichkolwiek świateł, również brak jakichkolwiek szczegółów. Zatem w praktyce musimy unikać tych sytuacji, w których mamy na matrycy zarejestrowane zarówno całkowite czernie, jak i całkowite biele. Odniesienie tych dwóch pozycji, czyli całkowite czernie, całkowite biele, jest właśnie w tych skrajnych miejscach naszego histogramu. Zarówno w pierwszym, w drugim, jak i w trzecim wypadku te histogramy nie zaczynają się w skrajnych miejscach od zera, tylko mają już tam jakieś wartości. No te wartości świadczą o tym, że są to albo czarne miejsca, w których nie ma żadnych szczegółów, albo wypalone całkiem białe miejsca, w których też tych szczegółów nie ma. Prawdziwy, czy może nie tyle prawdziwy, co prawidłowy histogram powinien wyglądać mniej więcej tak. Tutaj, jak zauważyliście, mamy 0 czarnych i 0 białych prostokącików, czyli na zdjęciu nie zarejestrowaliśmy tych elementów, w których już matryca nie rejestruje żadnych szczegółów, tylko jest to całkowita czerń albo całkowita biel. I nasz histogram nie zaczyna się od jakiejś wartości w tych skrajnych miejscach, lewym i prawym skrajnym położeniu, tylko tam wartości są zero. No i tak powinniśmy właśnie starać się fotografować i tak dobierać parametry ekspozycji, czy później w obróbce tak dostosowywać parametry, aby właśnie ten nasz histogram zarówno po lewej, jak i po prawej stronie nie zaczynał się jakimiś konkretnymi wartościami, tylko zaczynał się od zera i potem był w miarę równomiernie rozłożony. Ok, no ale zobaczmy, co się będzie działo, jeżeli zaczniemy zmieniać pewne parametry związane z ekspozycją naszego zdjęcia. Jeżeli teraz w narzędziu ekspozycja przesuniemy sobie suwak bardzo mocno w lewą stronę, czyli przyciemniamy nasze zdjęcie, zobaczmy, co się dzieje z histogramem na tym zdjęciu. Histogram przesuwa się. Jeżeli zejdziemy do samego końca,
widzimy, że zdjęcie jest, powiedzielibyśmy, niedoświetlone, ponieważ histogram jest całkowicie po lewej stronie i pokazuje nam, że mamy rozkład bez jasnych miejsc na zdjęciu. Jeżeli zrobimy to zupełnie w drugą stronę, to zobaczmy, że nasz histogram się wypłaszczy tam, gdzie jest ciemno i im bardziej przesuwamy się w prawą stronę, tym bardziej mamy miejsca na zdjęciu całkiem wypalone. Zobaczmy, że praktycznie tutaj, gdzie jest całkiem biało, mamy bardzo wysoki ten wykres i rzeczywiście są na naszym zdjęciu obszary zupełnie wypalone. Jeżeli teraz wrócimy narzędziem do układu pośredniego, histogram jest prawidłowy. No więc widzimy, że możemy po histogramie odczytywać prawidłowość naświetlenia danego zdjęcia. Ewentualnie możemy różnego rodzaju narzędziami wpływać na to, żeby ten histogram ustawić tak, aby zdjęcie było w miarę dobrze naświetlone. Właściwie to nie naświetlone, bo my naświetlenia zdjęcia nie poprawimy, poprawimy jedynie jego parametry ekspozycji, ale już też możemy sobie odpowiednio odczytywać sam histogram w aparacie, bo w dzisiejszych aparatach cyfrowych, cyfrowych taki histogram na pewno jest również wyświetlany i po zrobieniu zdjęcia możemy od razu zauważyć, czy jest ono prawidłowo naświetlone, czy nie. Tutaj zobaczmy, jak sobie tą jasność poprowadzimy na środek, tak żeby było to uśrednione. To już histogram nam się bardziej przesunął, ale jeszcze mamy brakujące fragmenty, jeżeli chodzi o tą stronę jasnych barw, świateł. No i to rzeczywiście tak jest, ponieważ w narzędziu HDR szeroki zakres dynamiki mamy bardzo mocno zmienione te suwaki. Jeżeli my je tutaj sobie ustawimy na wartości neutralne, no to zobaczmy, że nasz wykres jest już prawie idealny. Co prawda mamy takie piki zarówno w tych czarnych miejscach, jak i w białych, no bo rzeczywiście na zdjęciu są pewne obszary całkiem czarne i takie, które są mocno rozjaśnione, ale generalnie to zdjęcie wygląda już zdecydowanie lepiej. No dobrze, a jak to wygląda, jeżeli chodzi o zdjęcia kolorowe? Wybierzmy sobie jakieś zdjęcie kolorowe i zobaczmy, że nasz histogram w zasadzie wygląda dokładnie tak samo. Różnica jest jedynie taka, że mamy tutaj poszczególne składowe barw na osobnych wykresach. Czerwone, niebieskie, zielone. I jak się tam przyjrzymy, to jest taka wartość również, taki wykres czwarty, który jest jakby uśrednieniem, czyli takim pokazaniem tych świateł i cieni dla całego zdjęcia. A czerwone, zielone i niebieskie to składowe RGB, czyli red, green, blue, te, które mogą nam również pokazywać, jak rozkładają się światła i cienie w odniesieniu do poszczególnych barw składowych naszego zdjęcia. Tu widzimy, że w obszarze jasnych partii zdjęcia mamy dość wysokie wartości i rzeczywiście tych jasnych fragmentów na zdjęciu jest dość dużo. Ciemnych jest nieco mniej, ale ten histogram w zasadzie wygląda prawidłowo. Gdybyśmy tutaj chcieli się pobawić suwakami, no to cały ten histogram będzie oczywiście się odpowiednio zmieniał i zobaczymy, że jak ekspozycję zmniejszamy, no to likwidujemy światła. Jeżeli ją zwiększamy, to dodajemy tych świateł i do momentu, aż prześwietlamy, więc oczywiście należy bardzo ostrożnie tymi suwakami się bawić. Zobaczmy jeszcze jakieś inne zdjęcie, na przykład to. Tutaj również widzimy rozkład naszego histogramu. Jest w miarę prawidłowy, nie mamy całkiem czarnych i całkiem białych, wypalonych miejsc na zdjęciu. Widzimy, jak rozkładają się poszczególne barwy. No a teraz pokażę, jak można wpływać na widok histogramu, a tym samym na wartości na naszym zdjęciu za pomocą narzędzia poziomy. Jeżeli otworzymy sobie narzędzie poziomy, to zobaczmy, że w zasadzie mamy tutaj ten sam histogram, który mamy w narzędziu histogram,
Ale o ile samo narzędzie histogram jest takim narzędziem tylko do podglądu, tutaj nie możemy niczego zmieniać i na nic wpływać, to w narzędziu poziomy po pierwsze możemy wszystkimi składowymi zarządzać równocześnie, albo możemy regulować tylko czerwone, zielone i niebieskie kolory na zdjęciu, czy wartości tych barw. No i widzimy, jak rozkłada się histogram dla tych składowych naszego zdjęcia i dla całego naszego histogramu. Jeżeli teraz będziemy chcieli tutaj wpłynąć narzędziem poziomy na to, jak to zdjęcie wygląda, to zobaczmy, że możemy, przesuwając te suwaczki, zmieniać wygląd naszego zdjęcia. Ja robię to oczywiście do przesady, żeby było widać efekt. I tym samym zmieniamy nasz histogram. Pamiętamy, że po prawej stronie mamy jasne barwy, po lewej mamy ciemne. Tu zmniejszamy, czyli mocno ściemniamy nasze zdjęcie, a tym rozjaśniamy. Teraz, co zrobić, żebyśmy prawidłowo ustawili parametry histogramu? No oczywiście, jak mamy wprawę, możemy regulować sobie tymi suwakami samodzielnie, ale tutaj mamy jeszcze po pierwsze takie mierniki, które pozwolą nam wybrać odpowiedni poziom cieni i odpowiedni poziom świateł. Pamiętamy, że lewa strona cienie, czyli czarne partie zdjęcia, prawa strona światła, czyli jasne partie zdjęcia. I teraz tutaj tym narzędziem w podpowiedzi widzimy: wybierz ciemny obszar na zdjęciu, aby ustawić poziom czerni w narzędziu poziomy. Klikamy na tą próbkę i wybieramy najciemniejszy fragment zdjęcia. Widzimy, że troszeczkę nam się przesunęły już tutaj te suwaczki. Teraz bierzemy próbnik do świateł i mówimy: wybierz najjaśniejszy fragment zdjęcia. No powiedzmy, że tutaj. No i nasz histogram się nieco zmienił. Czy jest to lepiej niż było pierwotnie, czy nie, trudno powiedzieć. No ale to są względy bardzo takie subiektywne. Natomiast w ten sposób możemy sobie pewne rzeczy regulować. Mamy jeszcze w narzędziu poziomy, tu wróciłem do poprzednich ustawień dwa razy klikając na każdym suwaku. Wtedy przy dwukrotnym kliknięciu przypominam, że ustawiamy narzędzie do wartości domyślnych. Ale tu mamy jeszcze taką czarodziejską różdżkę, która nam mówi, żeby ustawić automatycznie poziomy na wszystkich wybranych wariantach. Klikam sobie tą różdżkę i teraz widzimy, że też delikatnie przesunęły się niektóre suwaczki i automatyka naszego programu sama wybrała, że taki układ poziomów na naszym zdjęciu będzie optymalny. Spróbujmy wybrać jakieś zdjęcia, bo te zdjęcia, które tutaj Państwu prezentuję, to są zdjęcia, które pobrałem jako darmowe zdjęcia z jednego z fotograficznych stoków, więc one, żeby móc być dostępne na stokach, muszą być dobrej jakości i prawidłowo naświetlone. Przejdźmy zatem do jakiegoś zdjęcia, które robiłem sam i ono na pewno nie będzie idealnie naświetlone. Niech to będzie wystawa Industriada Feyrand, czyli zdjęcia z wystawy, z wernisażu wystawy Industriada. No i zdjęcie Wiktora, które, jak sobie zerkniemy na nasz histogram, widzimy, że w tych ciemnych partiach jest tutaj ten wykres dość mocno zarysowany, bo rzeczywiście zdjęcie jest tak zrobione, że mamy dużo ciemnych miejsc i ciemnych obszarów na zdjęciu, ale nie ma tutaj na samym końcu wykresu mocnego piku, który świadczyłby o
całkiem czarnych miejscach, w których nie zarejestrowały się żadne szczegóły naszego kadru. Trochę inaczej wygląda to po przeciwnej stronie, tam gdzie są światła. No widzimy, że tutaj jest taki niewielki pik, który w zasadzie jest na samym skraju. No i mówi nam o tym, że coś na zdjęciu jest tak przepalone, że nie ma już tutaj żadnych szczegółów zarejestrowanych przez matrycę. Te pośrednie partie obrazu są dość dobrze naświetlone. No im bliżej jasnych partii, tym jest tutaj ich mniej zarejestrowanych. Zobaczmy teraz, jak przesunę kursorem po tym zdjęciu, jak przesuwa się nasza pomarańczowa kreseczka. No rzeczywiście te partie ciemne są tutaj widoczne, ale mamy tutaj to wypalenie takie białe. No i jak tutaj ustawię nasz kursor, to całkiem znika ta pomarańczowa pionowa kreska. Zobaczmy, jak to wygląda. Powoli, powoli zbliżam się. A w którymś momencie całkowicie znika. To oznacza, że to jest już ta partia obrazu, w której nie ma zarejestrowanych żadnych szczegółów. One są po prostu całkiem wypalone. Tutaj światło padające z okna, światło słoneczne odbijało się, już nie pamiętam, czy to była szyba, czy jakiś aluminiowy, wypolerowany fragment, z którego po prostu nie zarejestrowano żadnych szczegółów. No ale generalnie zdjęcie jest nieco za ciemne, więc spróbujmy pobawić się naszym histogramem tak, żeby to zdjęcie nieco rozjaśnić w tych ciemnych partiach, a z drugiej strony, żeby spróbować pozbyć się tych mocnych prześwietleń, tak żeby ten histogram w tym miejscu nie zaczynał się takim mocnym pikiem w światłach. No spróbujmy to zrobić, zmniejszając tutaj na tym histogramie, tym suwakiem, ten poziom świateł. No widzimy, że na razie nam się rozjaśniają ciemne partie. Tak, jak mocno przesunę, to widzimy, że mocno się rozjaśniły, aż za mocno. Więc przesunę je tylko troszeczkę. Teraz widzimy, że histogram tu już się nieco podniósł, no ale nadal nie mamy zlikwidowanego. Wręcz przeciwnie, bardzo mocno podniósł się ten pik wypalony. Więc wtedy górnym suwakiem delikatnie zjeżdżam, tak żeby pozbyć się tego wypalenia, o, do tego stopnia, tak? Widzimy, że to wypalenie zniknęło. Tu jeszcze możemy pobawić się średnimi tonami i rozjaśnić je nieco, tak żeby zdjęcie nie miało takiego charakteru bardzo ciemnego zdjęcia. No oczywiście tutaj jeszcze trzeba byłoby poprawić nasze piony, tak żeby zdjęcie nieco wyprostować. No i teraz jest już zupełnie, zupełnie niezłe. Tak naprawdę dzisiaj dotknąłem tylko tematu histogramu i poziomów. Pokazałem, jak to należy odczytywać i w jaki sposób możemy się troszeczkę tymi elementami zdjęcia pobawić. Zapraszam do eksperymentów i do tego, żeby tymi suwakami sobie lekko poprzesuwać i nauczyć się czytać histogram. No i myślę, że na dzisiaj to i tak bardzo długo, więc to chyba wystarczy. No i w ten sposób skończyliśmy tą lekcję, która dotyczy zagadnień związanych z histogramem. Zahaczyliśmy też nieco o narzędzie poziomy. Myślę, że to była ciekawa lekcja i generalnie ciekawe zagadnienie. Muszę przyznać się, że dość długo nie potrafiłem używać narzędzia histogram i nie bardzo wiedziałem, jak sobie z nim radzić. I to nawet niekoniecznie w programie Capture One, czy w jakimkolwiek programie do obróbki zdjęć, ale w samym aparacie, w jednym z opcji widoków po zrobieniu zdjęcia miałem możliwość, czy mam możliwość wyświetlenia histogramu i na początku nie bardzo rozumiałem, co to takiego. W momencie, kiedy nauczyłem się dobrze czytać histogram, zupełnie inaczej spoglądam na zdjęcia i potem dochodzi się już do takiej wprawy, że jednym rzutem oka na histogram można ocenić
prawidłowość naświetlenia zdjęcia. No więc to tyle, jeżeli chodzi o tę lekcję. Oczywiście będą kolejne, na nie serdecznie zapraszam, ale równocześnie proszę o to, żeby dalej polecać mój kanał, żeby lajkować tam, gdzie uważacie, że warto te lajki zostawić. No i jeżeli uważacie, że warto go polecić komuś innemu, no to będę wdzięczny za polecenie i za subskrybowanie mojego kanału. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam serdecznie dziękuję, że jesteście i do rychłego zobaczenia. Thank you.